20 października bieżącego roku na moim kanale pojawiła się relacja z prac prowadzonych przez Stowarzyszenie Grupa Poszukiwawcza Rize, która przy wsparciu firmy Instalgaz, która użyczyła koparki, chciała zweryfikować informację dotyczącą istnienia podziemi pod górą Jatki w Mieroszowie. Podziemi, które miały powstać podczas II wojny światowej. Pomimo wielkiego profesjonalizmu, jak i zacięcia operatora koparki, prace niestety musiały zostać wstrzymane. Koparka nie była w stanie podjechać do czoła osuwiska i kontynuować prac, ponieważ ślizgała się na luźnym materiale skalnym. Jednak jeszcze tego samego dnia ustalono, że stowarzyszenie nie zamierza z tego tematu rezygnować i pewnego dnia do niego wróci. Ten dzień właśnie nadszedł. Cześć, witajcie, ja jestem Leon i prowadzę dla Was stronę wyprawyleona.pl. Zapraszam Was na drugi etap prac przy Górze Jatki, który ja pozwoliłem sobie podzielić na takie trzy mniejsze części. Część pierwsza będzie polegała na wykonaniu nasypu, żeby ta, jakby nie patrzeć, nieco większa koparka w ogóle mogła wjechać w miejsce docelowe. Część druga będzie polegała na wybraniu tego luźnego materiału, który nasypała poprzednia koparka, ponieważ jak być może pamiętacie, podczas tych pierwszych prac, podczas pierwszego podejścia, koparka dosyć dużo wybrała tego materiału, wkopała się nieco we wzgórze, ale pracę musieliśmy zakończyć i miejsce zabezpieczyć, a więc je ponownie zasypać. Tak więc drugi etap prac będzie polegał na wybraniu tego luźnego materiału. Z kolei część trzecia to będzie już typowe kopanie w głąb góry, tak żeby dostać się przez strop do ewentualnie znajdującej się pod górą Jatki sztolni. Aha, no a część czwarta to oczywiście wejście do środka. Moi drodzy, z tego co widzę, to koparka powoli kończy wybierać ten luźny materiał, który został tutaj usypany przez tą poprzednią koparkę, co już Wam zresztą wcześniej wspominałem. I za chwilę zacznie schodzić niżej, a więc do poziomu, gdzie powinien znajdować się strop, ewentualnie znajdującej się tutaj sztolni. A skąd wiadomo, że coś w ogóle w tym miejscu może być? Bo o tym chyba nie wspomniałem w moim wcześniejszym materiale. Ano jest kilka takich przesłanek i chyba jedną z tych najważniejszych przesłanek jest świadek, który dokładnie wskazał miejsce, w którym wchodził do sztolni i w której ponoć pracował. Przy okazji chciałbym odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytanie odnośnie tego tematu, a mianowicie dlaczego przy pierwszej próbie, przy pierwszym podejściu użyto tak małej koparki? Ano dlatego, że dotarcie do tego miejsca, miejsca, gdzie po prostu rozpoczęto pracę, jest dosyć trudne i żeby nie uszkodzić infrastruktury drogowej, pomnika, który się tutaj znajduje, żeby nie trzeba było wycinać drzewek i tak dalej, postanowiono wykorzystać mniejszą koparkę, żeby w ogóle móc tę pracę tutaj rozpocząć. Dopiero różnego rodzaju negocjacje, być może trzeba było przepisać umowę albo napisać ją od nowa. Dopiero te wszystkie kroki pozwoliły, żeby dzisiaj znalazła się tutaj ta większa koparka, która po prostu idzie jak burza. Moi drodzy, na chwilę obecną sprawa wygląda tak, że koparka skończyła już sprawdzanie tej lewej strony osuwiska. Zeszła do poziomu ewentualnego stropu sztolni, która miałaby się tutaj znajdować, ale na ten strop, na sztolnię nie natrafiono. Dlatego też przystąpiono do sprawdzenia tej prawej części osuwiska. Koparka również zeszła do poziomu
ewentualnego stropu, ewentualnej sztolni, ale na tą sztolnię też nie natrafiono. Dlatego też prace teraz kierują się właśnie naprzód, żeby sprawdzić cały ten fragment, gdzie ta ziemia się osunęła. Cały czas koparka wybiera taki luźny materiał. Nie mamy tutaj calizny, a więc istnieje szansa, że jeżeli wejście do sztolni jest, to jest troszeczkę głębiej. Prace chwilowo zostały wstrzymane. Trzeba zabezpieczyć jedno z drzew, żeby po prostu nie uległo osunięciu. A więc nie można po prostu lecieć z tematem tak, jakby niektórzy chcieli, a więc kopać na ile tylko wlezie, ale trzeba po prostu też zadbać o bezpieczeństwo i o inne kwestie prawne. Moi drodzy, prace niestety powoli chylą się ku końcowi. Mówię niestety, ponieważ nie udało się dotrzeć do tego czoła osuwiska, gdzie mogło znajdować się wejście do sztolni właśnie pod górą Jatki. Prace zostały wstrzymane ze względów bezpieczeństwa, ponieważ istniało ryzyko, że koparka naruszy system korzeniowy drzew, które znajdują się bezpośrednio właśnie nad osuwiskiem. Takie drzewa pozbawione stabilnego podłoża mogłyby się przewrócić na kogoś albo na sprzęt. Należy również wspomnieć o tym, że my tych drzew nie możemy uszkodzić, wyrwać, ani tym bardziej wyciąć. Prace tutaj trwają już prawie 9 godzinę. Jestem już tutaj prawie 9 godzin i aktualnie trwa zasypywanie wykonanego wcześniej wykopu. Prace, jak już mówiłem wcześniej, zostają wstrzymane, ale myślę, że Stowarzyszenie Grupa Poszukiwawcza Rize jeszcze do tego tematu wróci. Nie wiem kiedy, ale myślę, że wróci. I w tym miejscu chciałbym wszystkim właśnie ze Stowarzyszenia Grupa Poszukiwawcza Rize podziękować za to, że mogłem po raz kolejny brać przy tej akcji udział, a więc dziękuję. Moi drodzy widzowie, jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tej akcji, to śmiało je zadawajcie w komentarzu pod tym filmem. W opisie tego filmu znajdziecie również linki do mediów społecznościowych oraz do stron moich reklamodawców. Z mojej strony byłoby to wszystko. Cóż mogę powiedzieć więcej? Do kolejnego!